projekt na projekt uchwały w sprawie rozdziału zrozumienia powierzonego w 2013 roku z zakresu pracy osoby przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Proszę Państwa, projekt na odwrocie swoim ma propozycję rozdziału środków. Jedną rzecz chciałbym szczególnie zaznaczyć. Szkoła 21 dostaje środki na malowanie sal, bo o to prosili, aby przenieść im środki z tego roku. Wykazali się oszczędnością, więc nie możemy ich za to karać, dlatego dajemy ekstra kasę na malowanie. To jest jedyny wyjątek od listy rankingowej. Podyktowany po prostu zwykłą chciwością i tym, żeby dyrektorzy gospodarowali jak najlepiej tymi środkami, więc nie możemy ich karać, powinni doceniać, to właśnie ma miejsce. Pozostałe pozycje zostały wybrane na podstawie, po pierwsze, kwot z poprzednich lat, tu jest część szkół, które po prostu przy przedszkoli, które nie dostawały środków w poprzednim roku, ewentualnie wynika z aktywności danej placówki, działaniach takich, które powodują, że ma więcej środków, a ja na spotkaniu z dyrektorami powiedziałem, że zaproponuję taki podział środków, żeby najaktywniejsze te oszczędzające placówki po prostu docenić dodatkowymi środkami, bo one umieją gospodarować i powinny mieć czym dzięki temu. Czy są jakieś pytania do przedstawionej listy w związku z tym? Proszę. Kwota 25 tysięcy przy szkole 119 na remont dachu jest kwotą wystarczającą na tego typu remont? Znaczy to jest kontynuacja zadania z tamtego roku. Szkoła dostała w tamtym roku duże środki, ale jedyne co zostało do wyremontowania to dach nad całą gimnastyczną. Kwota pochodzi z kalkulacji zero. Nie, bo byliśmy tam ostatnio na odbiorze i tam podobno jest bardzo duży problem i ten inspektor inwestycji powiadał, że to będą większe pieniądze, więc nie wiem, czy zmienili zdanie raz w życiu na naszą korzyść, czy... Oni przyszedł do mnie ceny. Znaczy, pytam dlatego, że łatanie dachu po prostu tak na zasadzie po kawałeczku tak naprawdę się mija z celem, tak? Bo to ja się z tym zgadzam i ja chętnie bym dał środki, które należy. Ale to jest ale według ceny. Taka jest cena. Okej, to super. Rozmawialiśmy o generalnym remoncie dachu. Cena 25 tysięcy jest? Ale nie, bo tam już dach był remontowany w tym roku, że rzekomo. Ale w hali sportowej. A hali sportowej, no tak, no, ale hala sportowa nie jest taka duża. Niewiele większa od tego pomieszczenia. Pamiętam, że kości długości jak do drzwi pierwszych przy naszej linii. To może przecież to idę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym poddaję to pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, 18:00 2013 roku. Z zakresu prac modernizacji władzy osoby przedszkolnej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Propozycja Państwu została przedstawiona. Punkt pierwszy to jest KSP Fabia, naprawa podłogi. Tu powinno być doprecyzowanie, gdzie to jest fali. Tak jest. Doprostujemy to po prostu autopoprawką, więc proszę się nie zdziwić, że będzie jakaś różnica w tym, co macie przed sobą. 40 tysięcy kwota pochodzi z wyceny ZIS-u. PKS Jadwiga, remont murawy, kwota 10 tysięcy, kwota również pochodzi z wyceny ZIS-u. Wytyczenie boiska trawiastego na osiedlu Krowodża, Górka, Gotyk, 29 tysięcy. Dajemy to tak naprawdę mając nadzieję, że znajdziemy teren, żeby zrobić boisko i postawić bramki, mówiąc wprost, jakieś opony naokoło, żeby dało się tam grać i tyle.
Nie wiem, czy znajdziemy teren, jeśli nie znajdziemy, będziemy się stawiać, co dalej. I punkt czwarty. Klub sportowy w Toniach, renowacja podłogi, zakup kart, kwota z 15 tysięcy. O kilkaset złotych, tylko niższy od wyceny ZIS-u. Ale proszę mi powiedzieć, czy to jest Tawianka, czy to jest klub, który zajmuje się tamtymi dziećmi w tym budynku? Więc, budynku. Proszę Państwa, już. Zaraz. Będziemy dyskutować wszyscy. To będzie trwało do 9. Sytuacja wygląda tak, że daje się to jako na klub sportowy, ale dotyczy to świetlicy budynku, czy jest... Katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sportu. Tak jest. I tam jest sala, byłem tam osobiście, rzeczywiście parkiet już jest lekko rzecz biorąc. Nie istniejący w standardzie Lerowane. No, pytanie retoryczne. Czy zakup pralki wpisuje się w pasło modernizacja prac remontowych, ozdobowych i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej? Nie, pytanie jest zasadne. Na pewnym etapie, powiedzmy formalnie, ktoś tego nie zaneguje. Nie zaneguje ze względu na to, że to jest pralka w klubie sportowym. Potrzeba funkcjonowania klubu sportowego. Ja wiem, do czego pralka służy. Naprawdę. Nie wiesz. Chodzi mi tylko, czy wpisuje się w hasło. Proszę Państwa, jedna uwaga, bo tutaj jest literówka, że to jest literówka, to każdy z zarządu potwierdzi, co na zarządzie, to mam 11-100, bo tam końcówka... 11-100 jest. Tak, to jest Rozumiem, że z tych środków można również modernizować czy remontować boiska szkolne? Można w tym roku w ten sposób przy udziale środków jeszcze z ZIS-u wyremontować jedno boisko szkolne. Mhm. W tym roku na pewno będzie kolejne. To mam takie pytanie, wydaje mi się troszeczkę dziwną sprawą, że renowację murawy w PKS Jadwiga planujemy, biorąc pod uwagę fakt, w jakim stanie są szkolne boiska na naszej, na terenie naszej dzielnicy. Czy to troszeczkę nie jest tak, że jednak Jadwiga mimo wszystko troszkę lepiej przejmie niż szkoły i wydaje mi się, że tak jak mówię, w Toniach nie mamy boiska w ogóle, tak? Są szkoły, gdzie no umówmy się, dzieci moim zdaniem gdzieś ćwiczyć muszą. Te boiska jednak na terenie tych placówek pozostawiają wiele do życzenia, a my tutaj wydajemy pieniądze na Jadwigę, która poniekąd pobiera opłaty za korzystanie z tego boiska i tak dalej. Więc no ja przyznam szczerze, że mam tutaj dużą wątpliwość co do zasadności tej kwoty. Dobrze, ja już szybko odpowiem dlaczego i dlaczego też nie na boiska szkolne, bo oczywiście wolałbym, żeby boiska szkolne u nas powstawały, bo są ogólno dostępne i łatwe do działania, prawda? Ale przykładowo jadę, proszę Państwa, jadę z listy infrastruktury szkolnej. Pierwsza pozycja gimnazjum 14, boisko 30 na 16, kwota 100 tysięcy plus 5 tysięcy dokumentacji. Boisko numer 2, 15 na 25, 120 tysięcy plus 5 tysięcy dokumentacji. Szkolna Pigonia 58. 196 tysięcy boisko plus 5 tysięcy dokumentów. Tak mogę wymienić dalej. Tak, rozumiem. Dokumenty, więc tak, uzasadnienie jest dość proste. Nie jesteśmy w stanie za 90 tysięcy, chcąc zrobić coś innego, zrobić jakiegokolwiek boiska szkolnego. Całego, bo na pewno w jakiś sposób chcemy docenić Klepady za wieloletnie użytkowanie boiska. Nie, to rozumiem, tak, tutaj nie mam wątpliwości. W Toniach też nie dajemy samym kopaczom, którzy generalnie dla mnie nie ma ludzi. Są tacy czy innej formie. Dajemy instytucji, która tam się pracuje z ludźmi. Rozumiem. Górka Narodowa ewidentna jest potrzeba.
PKS Jadwiga. To jest w pewnym sensie ukłon do instytucji, którą chcemy wykorzystać przy dniach dzielnicy, żeby nam udostępniała całe boisko pod ewentualne dzielnicy, jeśli się uda je zorganizować w takim kształcie, jak planujemy. I stąd się pojawiła ta kwota. A mogę jeszcze o co? Czy infrastruktura szkolna to tylko boiska? Tak. Bo są... Nowa infrastruktura szkolna to tylko boiska. Tylko boiska, to nie są bieżnie, a nie są nie, tu bieżnie. Mogą być oczywiście bieżnie. Nie, bo ja rozumiem, że na boiska nas nigdy nie będzie stać. Bo znaczy, wbrew pozorom bieżnia w długości 100 metrów będzie podobnej ceny. Niewiele tańsza niż boisko, to na przykład 15 na 25. A się rzut kulą. Bo to jest 100 metrów prosto i 10 metrów w bok. I to ci wychodzi metrów kwadratowych jeszcze więcej. Okej, ale argument od jakiegoś nie przekonuje. Przepraszam, tak, bo się wiem, dlatego poprosiłem panią Hankę, żeby przyniosła spiskę. Właśnie pod tym kątem, bo miałem obawę, że musimy to rozdzielić i tak musimy rzeczywiście zrobić. Czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Gdzie tu ma być stop? Gdzie tu się mówi stop tego? Wojska to biblioteka. Tak. Proszę Państwa, jedna szybka poprawka wynikająca z złego zapisu KSKIS w Toniach 10 tysięcy zgodnie z rozpiską renowacja podłogi, to jest wycena ZIS-u zresztą, a 1100 to jest KS Tonianka klub sportowy, zakup pralki, wycena jest na 1300, ale jest to tym stołu. Ale oni się na akcję. Znaczy ja bym chciała wrócić do pytania Andrzeja, bo ja myślę, że ono jest zasadne odnośnie tej pralki. No ale widzisz, że tu masz ustawić, może sportowej. Może być. Przeczytam. Dobra. Rozumiem, że nie chcecie walczyć. Nie chcemy, tylko nie chcemy, żeby oni później powiedzieli, że się nie da, bo to nie pasuje do wróci do nas. Czy jeśli ZIS wskaza do rozpisy i napisze, że się nie da, to co przeczytają, to... Słuchajcie, dlatego powiedziałam, że jest to pytanie retoryczne, bo dla mnie się nie wpisuje tak naprawdę. Ale jeżeli powiedzmy, podmiot prowadzący wskazuje, okej, przyjmujemy to. Oni są zawodami. Oni mają inne zadania droższe, 50 tysięcy, 20 tysięcy, ale to nie nie będziemy dawać tych miejsców. Bo prawda na pewno nie zawsze nie zasługą na to. W związku z tym poddaję pod głosowanie poprawkę wydzielającą w ramach zadania na zadanie numer 5 za KSK. Kto z Państwa jest za? Ale ja taką starą to mogę zrobić. Dobrze. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały przedmiotowym brzmieniem, proszę o podniesienie ręki. 18 za 0, przeciw 0. W związku z tym,